Witam na kanale Słowackie Triki z Ameryki. Co prawda nie jestem ekspertem w klejeniu drewna giętego, znaczy w gięciu drewna czy materiałów stolarskich, dlatego że od ostatnio 10 lat praktycznie nie robiłem tego. Kilka razy w życiu robiłem to z kimś, klejenie drewna na gorąco giętego. Wiele razy robiłem sam giętego drewna, tak zwanego laminowanego, czyli sklejonego z warstw. I dostałem kilka pytań na ten temat i w międzyczasie jeszcze obejrzałem film amerykańskich youtuberów, którzy pokazują to i ręce mi po prostu opadły. Oni uważają, że są najlepsi. Nie będę ich wyprowadzał z tego względu, ale po prostu no, ręce opadają, dlatego żebyście, bo wiem, że Polacy oglądają dużo też amerykańskich kanałów i żebyście nie robili tych błędów, to pokażę Wam, jakie najczęściej błędy mogą wystąpić przy klejeniu drewna, czy to litego, czy materiałów stolarskich laminowanych. Dlatego, że tak jak mówiłem, na gorąco giętego drewna robiłem to kilka razy w życiu, ale z kimś sam nigdy nie robiłem, dlatego mówię, ja nie jestem z tego względu ekspertem, ale przy laminowaniu kilka razy robiłem i wystąpiły różne problemy i chcę Was właśnie teraz w fokus, jak to nakierować, na co zwrócić uwagę. Więc tak, jeżeli tu mam taki stare kopyto, leżało gdzieś tam pod stołem, nie zostało jeszcze wyrzucone, więc na początek, jak chcemy zrobić coś giętego, to musimy, przeważnie robimy łuki wewnętrzne albo zewnętrzne. Jeżeli jest łuk wewnętrzny, no to musi być forma, czyli kopyto zrobione z dwóch elementów, czyli musi być ten pozytyw i negatyw, między to wkładamy materiał, ściskamy to i jest pięknie. Natomiast po zewnętrznej, jak robimy łuk, to często wystarczy jednostronne kopyto, tak jak to jest jednostronne, i wtedy albo ludzie tu wiercą otwory i ściskają, dużo ścisków zakładają, albo przy małym, tak jak ten, to było robione, że tu był założony pas do ściągania materiału, taki mocno, jak w transporcie się używa, były dwa pasy tu założone. Jak założę zdjęcia, to wam pokażę, jak znajdę zdjęcia, to wam pokażę. I w zasadzie to wyszło dobrze i bez żadnych tam kombinacji. Ale jeżeli potrzebny jest Wam większy łuk, to właśnie potrzeba jest, to jest wycięte oczywiście na CNC, na CNC nigdy nie zostało użyte z jakichś tam względów, ale mówię, trzeba wyciąć łuk i potem między to powstawiać żebra, tak jak tu są wstawione. Oczywiście, jeżeli ta forma będzie duża, to tych takich elementów jak te musi być kilka i ze sobą one sklejone i zestrzelone. Największy taki element, taką kopyto, to robiliśmy, chyba ważyło to z pół tony i to było na chłopa wysokości i takie niby to fala miało być. Czyli jak już mamy kopyto, najważniejsza rzecz przy kopycie, żeby te żebra nie były za rzadko, bo będzie to widać na materiale gotowym, że będzie pofałgowanie. Czyli jak mamy już żebra, chcemy, żeby było i od zewnątrz, i od wewnątrz pięknie, to dobrze jest na to jeszcze położyć tak zwany flex. Tu są materiały takie MDF, nacinany, jest przyklejony, że on po prostu tworzy to, jak to pięknie wygląda, tak po prostu smooth, równisieńko. Albo położyć sklejkę samemu zrobiono. Jak giąć sklejkę lakierowano, był odcinek numer 106. Także wejdźcie, zobaczcie na odcinek
106 to jest bardzo dobra metoda, stosujemy ją do tej pory, ale wtedy tą metodę, co mówię w odcinku 106, to nie kleimy tego na kopytach często, tylko na robocie się po prostu to od razu na klej konstrukcyjny przykleja gdzieś pomalowane i już. Natomiast możemy zrobić też właśnie tak, że natniemy samemu tą sklejkę i przykleimy tu. Potem w zależności od tego, co to ma być, to solid, chciałem powiedzieć, ale to lite drewno najlepiej wychodzi, jak jest wystrugane między 3 a 4 mm. Grubsze źle się klei, na duże, o dużym promieniu łuki może być, o małym promieniu łuki 3 mm, 3,5 to jest max. Ileś tam tych warstw. Ja zazwyczaj stosuję 1/8 i na 1 cal idzie takich 7 warstw, dlatego że klej jeszcze między to wchodzi, także 7 warstw to powinno być 7/8 plus klej to wychodzi jakieś 15/16 i na to jeszcze jak szedł fornir, na gotowo był 1 cal, tak? Sprawdzone z doświadczenia. W zależności od tego, co będziecie robić, także musicie też zrobić próbę. Jedna czwarta sklejki, ona jest w ten sposób zrobiona sklejka, że jak jest duży arkusz, to ona słoje ma wzdłuż arkusza, z tyłu i z przodu, ale w środku ona ma słoje w poprzek. I jak tą pierwszą warstwę zdejmiecie, to pokazują wam się te słoje wewnętrzne i potem to bardzo łatwo jest wygiąć i ileś tam warstw, załóżmy 3 takie warstwy i będziecie mieli 3/4, czyli 19 mm materiału gotowego. Także to tyle, jeżeli chodzi o to, jak zrobić kopyto. Kopyto, mówiłem, muszą być wycięte łuki, czy to ręcznie, czy to na maszynie. Potem zrobione użebrowanie, czy na pojedynkę, czy ileś tych żeber. Często położono tak zwana skin, czyli skóra, żeby to było jeszcze równo i na to dopiero możemy robić właśnie materiał gięty. Kleju do tego nie używać za szybko schnących, dlatego że musicie mieć czas, żeby to wszystko ścisnąć i ogarnąć. Ważna rzecz, na środku, żeby to było na datek i w tą stronę, i w tą stronę. Na środku ja często tu przystrzeliwałem w naddatku dwoma gwoździami i ściskaliśmy od środka na zewnątrz. Nigdy od zewnątrz do środka, bo to po prostu potem wyjdą guzy, fale Dunaju i źle to będzie wyglądać. Druga sprawa. Oczywiście są takie worki próżniowe i w workach próżniowych można to robić i też robiłem, ale to jest inwestycja, to tego robić trzeba więcej. Fakt jest taki, że te worki i te pompy próżniowe teraz są dużo tańsze niż kiedyś, ale one też po kilku razach, te worki są tak zaprojektowane, że one się przedziurawią, trzeba kupować nowy, także mówię, to są koszty, jak ktoś jest hobbystą, to tego ani nie potrzebuje, ani mu się to nie opłaca. Wbrew pozorom przy klejeniu, przy laminowaniu materiału na różnego rodzaju łuki czy inne nieregularne kształty, wbrew pozorom najtrudniejsze nie jest klejenie, tylko odpowiednie zrobienie formy, zwłaszcza formy dwuczęściowej, tak zwanego kopyta negatywnego i pozytywnego. I wezmę teraz tu swoją tablicę i postaram wam się pokazać, jak bardzo wielu ludzi, na czym polega i jak to zrobić prawidłowo, żeby to było dobrze, więc załóżmy, że mamy, że to jest
sklejka, z której musimy zrobić jakiś tam łuk i chcemy na przykład, często ludzie robią deski do klejenia i robią w ten sposób, że wezmą to po prostu, przetną piłą taśmową czy wyżynarką, rozsuną to, włożą tu parę elementów i potem to sklejają. Muszę zweryfikować moje rysowanie, dlatego że mam takie światło, że po prostu jak stoję tu z tyłu, to nic nie widzicie. Dlatego tak jak mówiłem, jak ci ludzie, którzy robią właśnie w ten sposób, czy tam bardziej jeszcze większe te łuki, przetną to na pile taśmowej, czy jigsaw, czyli wyżynarko, potem włożą to ileś tam warstw kontrastowego materiału, posmarują klejem i nieważne, że oni ściskają, aż sok leci, to im się nigdy nie zamknie. Zauważcie, że jak oni wykończą już to wszystko, obstrugają, obszlifują, nigdy nie pokazują zbliżeń na te części, dlatego że jestem w stanie założyć się o wszystko, że im się tu nie zamyka i oni tego nie pokazują, a nie wiedzą nawet dlaczego, a to jest zwykła matematyka, czy geometria. Dlaczego tak się dzieje? Wyobraźcie sobie, najprościej to weźcie, zróbcie sobie coś takiego. Narysujcie jakiś łuk, jakikolwiek i potem, żeby to oddalić jedno od drugiego, to wytnijcie nożyczkami ten łuk, a potem oddalcie się o jakieś tam ileś, załóżmy centymetr i utnijcie to jeszcze raz. I potem ten górny łuk złóżcie z tym dolnym łukiem. I zobaczycie, czy Wam będzie pasować. Na pewno Wam nie będzie pasować, dlatego że jak to przetniecie, to wtedy to jest jeden tylko łuk o danym promieniu. Ale jeżeli to już odsuniecie, to ten promień jest R1, już jest inny niż ten promień. Dlatego, żeby to było zrobione dobrze, to nieważne jaki tu sobie wymyślicie profil, trzeba zrobić tak, żeby jak znacie już grubość materiału, załóżmy, że to będzie 1 cal, może to być pół cala, nie ma to żadnego znaczenia. Wezmę kamerę w rękę i pokażę Wam praktycznie, jak to zrobić. Do tego są potrzebne Wam dwa frezy. Jeden frez z łożyskiem górnym, drugi frez potem z łożyskiem dolnym. Znaczy, w zasadzie to zaczynacie z łożyskiem dolnym, wycinacie jakąś tam część, czy robicie to na raz, czy robicie to na dwa razy. Jeżeli mamy taki kawałek materiału, więc żeby, załóżmy, powiększyć o 1 cal szczelinę, to musimy użyć takiego frezu. Ten ma akurat pół cala zasięg, ale są i większe. Można to zrobić na frezarce dolnowrzecionowej z frezem i z łożyskiem, albo tym przejechać dwa razy. Więc jak to robimy? Jedziemy najpierw tym frezem, właśnie tym frezem. Łożysko jest tu prowadzone, więc wycinamy, załóżmy, te nasze pół cala. To wycinamy. Potem frezem z łożyskiem górnym, takim czy dużym innym, prowadzimy po tym materiale wyciętym, prowadzimy łożysko i nam to wycina resztę. Czy na raz, czy na dwa razy, czy na trzy razy, nieważne. To mi się przesuwa. No i mamy to wycięte. To powinno wyjść to bardzo równo nam tu. Powinno. I potem jeszcze raz jedziemy znowu te pół cala. Dlatego dobrze mieć kilka właśnie frezarek, żeby ustawione było. To wycinamy i potem wycinamy to jeszcze raz. Właśnie takim frezem z łożyskiem górnym.
Mówię, no te frezy są w różnych rozmiarach, w różnych długościach, w zależności od potrzeb. Ja to narysowałem po prostu w dużym powiększeniu, ale właśnie tak to jest, taką metodą właśnie to się robi. Pokazałem Wam, jak to zebrać, że zbieramy to albo na raz, albo na dwa razy, frezem takim właśnie, jak jest tu, a potem w drugiej frezarce jedziemy frezem dolno, łożysko ma być u góry, a frez ma być na dole. I wtedy to, co wycięliśmy tym pierwszym frezem, to po tej powierzchni, to ten frez wyciął, jedziemy tym łożyskiem i możemy to wyciąć na raz albo kilka razy opuszczać, w zależności od tego, jaki musimy zrobić ten łuk. I mówię, jeżeli to jest deska do krojenia, to nic nie potrzeba robić, ale jeżeli potrzeba jest o takim kształcie kopyto, to takich elementów musicie zrobić przeważnie pewnie 4 albo 8 i między nie powstawiać żebra, tak jak było to widać pokazane tu właśnie. Nie wiem, czy to jest w kadrze, ale tak właśnie się robi kopyto. I wtedy najważniejsza rzecz, musicie wiedzieć, jak gruba będzie ta wstawka, czy jak gruby będzie ten materiał, bo wiadomo, jak się robi drzwiczki, no to tu musi być 3/4 cala przeważnie, nie więcej niż cal, ale jak się robi panele jakieś grube i bardzo skomplikowane, to tu może być nawet i 2 cale, dlatego mówię, przy takim rozsunięciu 2 cali, to wyjdą Wam w ogóle zupełnie inne promienie. Musicie znać grubość, czy to tak jak na tym, jaka grubość tego elementu, który końcowo już skleicie, ma być. Dlatego, że jeżeli wytniecie tu jeden cal, a będzie próbować skleić tymi dwoma częściami tego kopyta na grubość pół cala, to Wam nie wyjdzie, będzie źle. Natomiast jeżeli witniecie tylko pół cala, będziecie chcieli włożyć tu materiał w sumie grubości cala albo półtora albo więcej, to też te łuki nie będą pasowały i to będzie źle. I to nigdy Wam się nie uda. Nie będzie to dobrze. Ważniejsza jeszcze sprawa, oprócz tej grubości, to trzeba wiedzieć, czy chcecie tu robić tak zwany skin, czyli że na użebrowanie ma być potem jeszcze, załóżmy, sklejka, żeby to było równe, czy nie. Jeżeli ta sklejka ma na użebrowanie iść, to wtedy tu musicie też to odjąć i tu po tej stronie też odjąć. Także w sumie, jeżeli, załóżmy, ta sklejka ma mieć 1/4 cala i tu 1/4 cala, to jest pół cala. I tu materiał ma mieć 1 cal, czyli w sumie musicie zebrać 1,5 cala z tego pierwszego przecięcia, żeby to potem po złożeniu, po założeniu tych skin tak zwanych i włożeniu materiału tu do klejenia, żeby to Wam wyszło dobrze. I to jest taka właśnie, no to jest proste, jak już się wie. Niektórzy są na tyle nierozgarnięci, że nawet nie zauważają tego, że te łuki im nie pasują. Tylko po prostu cisną i myślą, że po prostu to jest wina drewna, czy wina materiałów stolarskich, tych do gięcia, że im tu się nie zamyka. Nie, to jest po prostu wina tego, że jeden łuk i drugi łuk nie ma uwzględnionego, jakim między tymi łukami ma być materiał w sumie grubości. Muszę Wam jeszcze jedną rzecz narysować, bo to jest bardzo ważna rzecz i mam nadzieję, że sięgnę.
Więc tak, musicie też wiedzieć, czy ten element będzie wykończony zewnętrznie, czy wewnętrznie, czy z obu stron. Dlatego, że dla przykładu, załóżmy, że robicie jakąś szafkę i że macie tu drzwiczki o takim promieniu i że one tu się łączą z innymi drzwiczkami i no nieważne, jak one się tu łączą, ale załóżmy, że to jest, tu jest front i że one mają mieć po zewnętrznej tyle, to wtedy robiąc kopyto, robimy w ten sposób, że załóżmy, że to będzie kopyto i że ten pierwszy łuk, który tu już będzie, to będzie albo pomniejszony tylko o tak zwany ten skin, albo nie, a wszystko, czyli grubość materiału, jaki, z jakiego te drzwiczki będą zrobione, będzie zebrany w kopycie tym dolnym, w tym. Czyli załóżmy grubość na to skórę i grubość materiału, a jeżeli ma ta skóra być, no to tak samo tu, tylko na grubość skóry zbieramy właśnie tym frezem. I wtedy grubość skóry plus materiał, który będzie klejony tu. A tak się wymala. O. I to wtedy jak się ściśnie, to powinno nam właśnie dać ten żądany łuk, który musimy mieć. Natomiast jeżeli te drzwiczki będą tak, że te drzwiczki będą miały, będą wyglądały z tej strony, tu będzie, to jest front drzwiczek i one są wklęsłe, to wtedy tego kopyta, ono tylko zostaje użebrowanie i załóżmy, bierzemy, zbieramy tylko właśnie na to tak zwaną skin, a wszystko, co ma być na grubość materiału, zbieramy z tej strony. I tu wtedy dopiero robimy ożebrowanie. Dlatego jest to tak ważne, bo po prostu nie będą wam pasowały, załóżmy, fronty do mebla, który zrobicie. Dlatego dobrą jest radą taką, że jeżeli robicie tylko jedne takie drzwiczki albo parę takich drzwiczek, zrobić najpierw drzwiczki, potem zrobić szafki, żeby było pewne. Ale jeżeli jest specyfikacja, że ma być tyle i tyle promień po zewnętrznej albo po wewnętrznej, no to nie ma, że boli, bo jak zrobicie w innym, nie będzie pasowało i ktoś wam po prostu nie zapłaci. Mam nadzieję, że wam pomogłem, dlatego że jest wszystko proste, jak już się wie i wielu ludzi nie zwraca na to uwagę, tak jak mówiłem, że im tutaj się nie zamyka i myślę, że to są, że to jest wina materiału. Nie, to jest wina przygotowania właśnie kopyta. Jeżeli się robi właśnie kopyto jednostronne, tylko jakiś łuk zewnętrzny, to tam nie ma znaczenia wielkiego, ale też trzeba uwzględnić, jaki ten łuk na wierzchu ma być, bo załóżmy, jak robimy jakieś drzwiczki, no to jeżeli ten łuk będzie za mały albo za duży, to nam nie będzie pasować. Inna sprawa, jeżeli robimy, załóżmy, tylko i wyłącznie łuk, zrobić ten łuk troszeczkę mniejszy, dlatego że wiem z doświadczenia, że po laminowaniu tego zawsze troszeczkę ten materiał się rozprostuje. Niedużo, ale się rozprostuje, dlatego dobrze jest ten łuk po prostu zrobić odrobinę mniejszy według żądanego, dlatego że mówię, jak to potem skleicie do kupy, to to nam się troszeczkę rozprostuje. No nie rozprostuje nam się w przypadku, kiedy to załóżmy będzie deska do klejenia, no to będzie tu pięknie pozamykane i nie ma żadnego problemu. Natomiast jeżeli to będą tylko kopyta, a materiałem gotowym do wykończenia będzie, załóżmy, taki krzywy panel, jak nieraz takie ściany możecie, jak ktoś będzie w Nowym Jorku, to w różnych miejscach, miejscach użyteczności publicznej, czy nawet na lotnisku JFK są różne takie wygibusy właśnie, bo tam były robione takie
no takie i inne właśnie taką metodą, takie duże właśnie elementy gięte i wszystko jest proste, jak już się wie. Zapraszam Was na mediapartner24.pl i na drewno.pl, aby tam nabyć moje książki. Standardowo, jak się podobało, to oczywiście dajcie lajka, miłego dnia i niech moc będzie z Wami.